Dzień dobry, kochani. W Wielką Sobotę, szykując potrawki na wielkanocne śniadanie, między innymi takie oto pączuszki twarogowe do żurku na swojskiej białej kiełbasce, oglądałam żywca z kanału Jaosa, Jabłonowski-Osadowski. Dziś chciałam podziękować Wojtkowi i Marcinkowi, synkowi, ale nie miałam szczęścia się dodzwonić. Zadziwiające, że taki oto troll pospolity z Kopenhagi takie szczęście miał, a ja nie. Więc podziękuję panom znowu w ten sposób, poprzez to nagranie. Pięknie to był odcinek, panowie. Dziękuję za lekcję historii i za lekcję poprawnego zachowania się w sytuacjach aktualnego otumanienia, obałwanienia narodu. Mam na myśli tę piękną postawę. No właśnie, proszę państwa, nasza rzeczywistość jest jak to bańki mydlane. Dzień dobry. Ja też witam. Witam. Wie pan, że sobą zaproszę na maseczkę? Wiem. Będzie pan nosił maseczkę? Nie będę. Dlaczego? Bo nie mogę nosić maski, mam na to zaświadczenie. No dobrze, to rozumiem. Panowie, czołem, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Czołem. Zaświadczenie, które sam sobie wystawiłem. Znaczy nie, mnie wystawił Osadowski, ja wystawiłem Osadowskiemu. Osadowskiemu wystawił Edwin. Edwinowi wystawił Darek. Darkowi wystawił Edwin? Nie, Darkowi wystawiła Hanna. Hanna! Nie, Hani wystawiła Anka. A ja wystawiłem Ance. Brawo! Przypomniała mi się pewna bajka, anegdotka. Żył sobie w lesie duży, srogi niedźwiedź. Wszystkie zwierzęta potwornie się go bały. Pewnego dnia rozniosła się po okolicy straszna wieść. Gospodarz lasu niedźwiedź sporządził listę zwierząt płci męskiej, które przeznaczył do zjedzenia. Wszyscy mają stawić się u niego następnego dnia z samego rana. W lesie panika, płacze, lamenty. Zwierzęta płci męskiej żegnają się z rodzinami, żonami, dziećmi. Wszędzie smutek, żałoba. Ta wieść dotarła też do zająca. Lecz zamiast uspokajać zrozpaczoną żonę i przytulić w ostatni raz swoje dzieci, zając szybko poskakał do niedźwiedzia. Czy to prawda, panie niedźwiedziu, że stworzyłeś listę zwierząt na stracenie? Prawda. A czy jestem na tej liście? Jesteś, odpowiada niedźwiedź. A czy może pan, panie niedźwiedziu, mnie wykreślić z tej listy? Mogę, odpowiedział wykreślając. A Wojtek co prawda zajączkiem nie jest, ale jak pięknie pokazał na swoim przykładzie, że każdy może być wykreślony z obowiązku noszenia maseczki. Od nas zależy, czy skorzystamy z tego przykładu, czy też damy się zeżreć srogiemu niedźwiedziowi. I druga rzecz. Ten oto incydent. W Polsce jest Polonia, bo my jesteśmy w Polsce. Nie, 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 ale nie, to jest, tam, wiesz, no Polonia jest za granicą ogromna, więc to jest ich dom w Polsce, więc... Ciekawy jak... jestem, ile Poloniaków o tym wie, że ma dom. Wie, bo to jest tradycja jeszcze grubo przedwojenna, także czasami w tym budynku odbywały się bardzo poważne kongresy prawicowe, pamiętasz? Co? Da, Łukaszenka eto heros. A ty kto? A ja jestem z Białorusi, ja jestem z Pińska. Mój 9 augusta, 109 minutów, da? Ale ty to, że za Łukaszenka? Nie. Po czemu? Potem, że on ujoba. A ty jewrej? No to po czemu ty za nie Łukaszenko? Łukaszenko to heros. A tebie w Białorusi nie nравится? Nie нравится? Мне не нравится, меня просто, я не могу, я вернусь, у меня смертная казнь. Знаешь, мы избили полицию. Але вы, ты, не, плохо говоришь, мальчик, меня, плохо. Тебя, белорусы, ну, в этот час, не нравится? Русские любят на кавалерии, не? Не нравится а тебе белорусы? А что вы думаете, я уехал? Я тебя спрашиваю. Ну, потому что не нравится. А евреи тебе нравятся, евреи? Слушай, заебни бал со своими евреями, окей?
To twoje jewreje, nie moje. To twoje jewreje. Nie, to twoje jewreje. Tobie nada na Białorusi być. Znajesz, malczyk? A u mnie już paszport nie, to mnie tu zabrali. Płocha ty działajesz. Tobie nada być białoruskim nacjonalistą. A tobie nada by siedzieć w Rosji. Po czemu? Ja Polak. Ja Polak. A po czemu nie mam gawę? To proszę bardzo, porozmawiajmy po polsku. Po polsku. Proszę bardzo. Ja chciałem być grzeczny wobec ciebie, bo jesteś gościem. Myślę, że jak jesteś za Putina, to... Nie będziesz mi kurwa mówił, co mam robić we własnej ojczyźnie. Na razie ja tu jestem kurwa u siebie, a ty jesteś gościem tutaj. Już nie. Już nie? Tak. No co? W domu. To idź do domu przynieś dokument. Jak przyniesiesz dokument, będziemy rozmawiać jak Polacy. Jak? Leń. Mnie leń. A co to znaczy mnie leń? Co to znaczy? A no, jak jesteś za Putina, to dlaczego tak... A co cię chuj cię to obchodzi, kurwa? Pytasz mnie? Wypierdalaj, przeskaczasz tam w audycji, synu. Idź prostą drogą, Bóg z tobą. Bóg z tobą nie chce cię... Paszał won! Znajesz to po ruski. No, więc stoimy teraz przed kościołem świętej Anny. A widać, jak ten człowiek szedł za wami. Myślę, że was rozpoznał. Też mam wątpliwości, czy aby na pewno to jest Białorusin. Po pierwsze, jest zbyt arogancki. Bardzo niegrzecznie do Wojtka się odzywał, bardzo wulgarnie. Ponadto jest zbyt rusofobiczny, co jest bardziej charakterystyczne dla Ukraińców, banderowców. Wrzucę ten obraz na swój rosyjskojęzyczny kanał. Być może ktoś z Białorusinów rozpozna tego waćpana. Ten człowiek mówił, jeśli to prawda, że 9 sierpnia zeszłego roku, czyli w dzień wyborów prezydenckich na Białorusi, pobili 109 policjantów i że nie może wrócić do kraju, ponieważ grozi mu tam za to kara śmierci. To jest przykre, że po ukraińskim Majdanie i po niedoszłym białoruskim Majdanie do Polski napłynęło mnóstwo kryminalnego elementu. Skoro mogli walczyć z własną milicją, to myślę, że nie zawahają się w razie jakiegoś incydentu, potrzeby lub za pieniądze walczyć też z policją polską. A to, że w stosunku do Polaków zachowuje się arogancko, to widać chociażby na tym nagraniu. Nie będę tego dosłownie tłumaczyć, ale powiedział bardzo brzydko. Prawdziwy troll w realu. Polskie media całą uwagę skupiają na pandemii, szczepionkach, a tymczasem, kochani, sytuacja za naszą wschodnią granicą jest bardzo napięta. Ukraina podciągnęła wojsko do granic z Donbasem. Rosja zrobiła to samo po drugiej stronie granicy. Obserwuję uważnie sytuację na Ukrainie. O tych i innych wydarzeniach będę mówiła w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam ciepło. Do następnego.